Szczerze mówiąc, nie kupowałem Security Breach od razu, bo gra miała dużo błędów. Pamiętajcie, nigdy nie kupujcie gry na premierę. Czekałem, aż błędy zostaną naprawione. A z racji tego, że DLC do Security Breach wychodzi w tym miesiącu, myślę, że warto omówić tę grę i zobaczyć, czy faktycznie naprawili błędy, czy nie. I uprzedzę pytanie, dlaczego nie nagrywałem gameplayów z Security Breach. To dlatego, że mój program do nagrywania dość dziwnie nagrywa dźwięk. Dźwięk z gier się nagrywa i wy go słyszycie, ale podczas nagrywania ja często nic nie słyszę, albo dźwięk jest bardzo ściszony. I to chyba nawet nie jest wina programu, tylko wina sprzętu. A przechodzić taką grę bez dźwięku to trochę słabo. Jak wiemy, Security Breach to gra, która miała początkowo dużo błędów. Lokacje często się nie wczytywały, co ludzie wykorzystywali do speedrunów. Gra bardzo często się lagowała lub crashowała i tak dalej. Większość błędów było poważnych, inne były nawet zabawne i nadawały się na memy. And you are going to be able to talk better. You... Did you hate the idea that much? Tak było kiedyś, a teraz cóż. Miłą niespodzianką dla mnie było to, że przechodząc grę napotkałem naprawdę mało błędów. Lagi miałem jedynie wtedy, kiedy wczytywały się nowe lokacje, przy czym te lagi trwały maksymalnie kilka sekund. Gra skraszowała mi 5 razy przez te 20 godzin gry, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na grę, która kiedyś kraszowała się bez przerwy. No i miałem raz albo dwa razy taką sytuację, że teren się nie wczytał, jeśli zbyt szybko wszedłem do jakiejś lokacji, ale wystarczy wtedy na krótką chwilę zapauzować grę i już wszystko się wczytuje jak należy. Ale myślę, że warto wspomnieć, że grałem na średniej grafice. Chociaż jak mam być szczery, to albo mi się wydaje, albo oni poprawili grafikę w tej grze, bo na chwilę obecną Security Breach wygląda bardzo dobrze, nawet na średnich ustawieniach. Chociaż jak ktoś ma słabszy sprzęt, to nie wiem, czy będzie aż tak dobrze chodzić. Jedyny większy błąd, jaki napotkałem, to to, że Roxy nie niszczy desek, przez co nie możemy przejść dalej. Jednak, aby to naprawić, wystarczy spojrzeć się na deski w momencie, w którym Roxy je rozwala. I wszystko wtedy działa jak powinno. Poza tym zdarzyły się jeszcze jakieś błędy, na przykład jakaś tekstura wczytała się później niż powinna, albo utknąłem w jakimś miejscu, ale to były... naprawdę małe błędy. Tego typu błędy zdarzają się w niemal każdej grze. Więc tak, na dobrą sprawę w większości ta gra jest naprawiona. Działa teraz o wiele lepiej. Chociaż oczywiście znalazły się osoby, które chciały znaleźć obejścia na to, co zostało naprawione. Czyli innymi słowy, Steelwool naprawiło błędy, a ludzie zaczęli szukać sposobów, aby celowo zepsuć grę, grając w taki sposób, w jaki dosłownie żaden normalny gracz by nie grał, po to, żeby dalej narzekać na błędy. Serio, ja nie żartuję. Teraz błędy w Security Breach to rzadkość, a nie reguła. Zresztą jest to pierwsza gra FNAF Free Roam. Steelwool robi gry z pasją, bo oczywiście Security Breach to gra zrobiona przez Steelwool. Podobnie zresztą jak Help Wanted. Ale to dalej gra Scotta, ponieważ Scott był tak jakby jej reżyserem. To on wymyślił fabułę, postaci, a ludzie ze Steelwool po prostu wszystko wymodelowali i zaprogramowali. No i również Steelwool, tworząc tą grę, nabrało wprawy i nauczyło się na błędach. Oni tutaj dopiero wszystko testowali. W przyszłości się poprawią. W sumie w trailerze DLC widzimy, że prawdopodobnie już je poprawili. Tak jak powiedziałem, Security Breach to gra Free Roam. Możemy w zasadzie chodzić po lokacji. Znajdujemy sekrety i wskazówki. Tym razem przeżywamy przygodę i na własne oczy widzimy, co się dzieje. Fabuła jest nam pokazana wprost. Przynajmniej ta główna fabuła, bo jak na FNAF przystało, nie wszystko jest nam podane na talerzu i wciąż jest miejsce na robienie teorii. Chociaż są miejsca nawiązujące do klasycznych gier FNAF, w których faktycznie siedzimy w biurze i patrzymy w kamery. I skoro już o tym mówimy, to kamery w Security Breach są dość użyteczne. Na początku gry ma się wrażenie, że się nie przydadzą i że zostały dodane na siłę, ale potem, kiedy przechodzi się trudniejsze sekcje, kamery bardzo się przydają. Tak samo jak mapa. No niestety Freddy dalej nie zaznacza lokacji na mapie, ale za to mapa jest dość czytelna i pomaga chociażby znaleźć szyby wentylacyjne. Ogólnie cały Pizzaplex to jest miejsce, w którym łatwo się zgubić. Często nie jest się pewnym, gdzie ma się iść i to nadaje takie wrażenie bycia zagubionym. Skoro już wspomniałem o Pizzaplexie, to warto wspomnieć o tym, że Pizzaplex wygląda po prostu świetnie. Wszystkie lokacje mają całą masę detali, muzyka też jest świetna, aż szkoda, że nie został dodany jakiś spectator mode, bo aż chciałoby się dokładnie przyjrzeć wszystkim pomieszczeniom. A często nie ma na to czasu, bo trzeba uciekać przed animatronikami. Animatronikami, które wyglądają cudownie, a ich rozwalone wersje wyglądają jeszcze lepiej. Szczególnie Roxy, której kable wyglądają jak łzy. No i to jest trochę smutne, że animatroniki musiały zostać rozwalone, ale cóż, to animatroniki Fazbear Entertainment. Tutaj prędzej czy później musiało coś pójść nie tak. Cały budynek też po czasie został zrujnowany. A Glamrock Freddy to jest absolutnie najlepsza postać w serii. Od wyglądu aż po osobowość. To jest najlepszy starszy brat, jakiego można mieć. To, że Freddy w tej grze nie jest antagonistą, jak pozostałe animatroniki,
techniki, tylko nam pomaga, sprawia, że jest to jedyna gra FNAF, gdzie Freddy w zasadzie ma większą rolę. Ludzie narzekają, że gra nie jest straszna, no i to jest prawda. Ale wy zdajecie sobie sprawę, że gry FNAF od początku były luźnym horrorem? Tu nigdy nie było flaków albo krwi. Były duchy dzieci w animatronikach, ale to tyle. FNAF to zawsze były gry, które, jeśli już, to co najwyżej mogą momentami lekko zaskoczyć. Taki twój pierwszy horror czy coś. Kiedyś chodziło o przetrwanie 5 nocy siedząc w biurze, a teraz seria ewoluowała. Również swoją drogą bardzo fajnie, że powstała strona Security Breach TV, na której pojawiają się trailery. Tak jak na Scott Games kiedyś pojawiały się teasery. Gameplay jest dość prosty. Musimy eksplorować pizza pleksy, zdobywając przedmioty, które nam w tym pomagają, unikając animatroników aż do 6 rano. Jednak gra nie polega tylko i wyłącznie na uciekaniu przed animatronikami. Poza misjami, w których musimy zdobyć jakieś przedmioty, mamy misje, w których na przykład robimy pizzę, ulepszamy Freddy'ego albo gramy w golfa. I to właśnie takie misje nadają tej grze bardzo fajny klimat i sprawiają, że nie jest ona ani trochę nudna. Chociaż trochę szkoda, że nie ma więcej minigierek typu Monty Golf, bo to jest serio świetna zabawa. Gra jest bardzo przyjemna, dobrze napisana, wszystko jest w miarę spójne i ma sens, chociaż przyznaję, że niektóre poboczne lokacje są dość puste i mogły zostać lepiej wykorzystane. Niektóre segmenty są momentami nieco wkurzające, ale to dlatego, że po prostu są trudne i musimy zginąć wiele razy, aby nauczyć się na błędach. A kiedy już przejdziemy jakąś trudną misję, to odczuwamy dużą satysfakcję. Ludzie narzekają, że tutaj mamy za mały albo wręcz sztuczny wybór, bo niezależnie co robimy, i tak dostajemy to samo zakończenie. I to nie jest do końca prawda, ponieważ mamy tutaj wybór. Mamy wybór, jaką misję chcemy zrobić, najpierw, jaką później, niektórych nie musimy robić w ogóle i tak dalej. No i w tej grze jest wiele zakończeń, a nie tylko jedno. Security Breach to jedyna gra FNAF, w której w zasadzie możemy używać broni, takich jak Fascam lub Fast Blaster. No czego tu nie kochać? Strzelanie do animatroników z lasera to jest coś, o czym chyba każdy marzył. Tylko nie strzelajcie w Freddy'ego. Stylu od czasu premiery wprowadziło również kilka fajnych zmian. Na przykład dodano nieużywany menu screen i możliwość zapisu po 6 AM. Kable w Daker świecą, przez co łatwiej jest znaleźć generatory. Party Pass Bot odjeżdża zamiast znikać. Oraz Comedy Bot ma teraz swój unikalny wygląd. Szkoda tylko, że nie dodali sombrero botów z trailera. Niektórzy mówili, że gra jest fundamentalnie zepsuta poza błędami. Jednak jak dla mnie to jest kompletny bełkot. Bo gra jest dobra, przemyślana, wszystko tworzy spójną całość. Fabularnie też jest spoko, gra się bardzo przyjemnie, nawet pomimo problemów przy produkcji. Bo Security Breach miało problemy podczas powstawania. Gra miała początkowo wyjść w 2020, potem zostało ogłoszone, że gra jest większa niż planowano i premierę przełożono na wczesny 2021, a potem przełożono jeszcze raz na późny 2021. Niektórzy mówią, że Stylul było zbyt ambitne, jednak ja się z tym nie zgadzam. Po prostu Security Breach dostało mniej czasu niż powinno. Scott dosłownie wydał grę Fury's Rage, żeby umilić czas oczekiwania fanów. Stylul było w sytuacji bez wyjścia. Mieli do wyboru wyciąć niektóre rzeczy z gry, wydać niedokończoną wersję gry i dokończyć ją aktualizacjami, albo przełożyć grę po raz trzeci, co by pewnie spowodowało, że fani byliby kompletnie zawiedzeni i pewnie nawet kompletnie odechciałoby im się grać. Stylul wybrało mniejsze zło. A jeśli chodzi o to, co zostało wycięte, no to nie ma to dużego wpływu na gameplay, bo w większości zostały wycięte pomieszczenia. A ta, powiedzmy, nowa wersja gameplayu, już po wycinkach, jest dobra. Natomiast wycięta fabuła zostaje nam przekazana w książkach. I oczywiście wszyscy narzekają, że to jest beznadziejne i w ogóle, a nikt nie zwraca uwagi na pozytywy. Na przykład na to, że fabuła wycięta z gry nie została porzucona. Wciąż ją dostaniemy, tylko w innej formie. A to do robienia teorii jest akurat ważne. Nie trzeba czytać książek, żeby wiedzieć, jak przejść grę. Książki pokazują po prostu dodatkowe informacje fabularne. Mam wrażenie, że czegokolwiek Stylul nie zrobi, to ludzie zawsze będą negatywni. A Stylul się stara. W Help Wanted niektóre animatroniki miały nie do końca pasujące tekstury. Tutaj każdy wygląda świetnie. Security Breach miało błędy, Ruin zapewne nie będzie miało. Na menu też dużo osób narzekało, że wygląda biednie i w ogóle, ale... Serio? Narzekacie na menu, podczas gdy intro wygląda tak? To intro jest w stanie wynagrodzić to, że menu wygląda jak wygląda. Chociaż muszę przyznać, że to, że menu się zmienia w zależności od naszego progresu w grze, jest akurat bardzo fajnym pomysłem. Niektórzy tylko i wyłącznie przez to, że gra początkowo miała błędy, znienawidzili ją i przestali być fanami FNAF. No, szerokiej drogi. Wyobraźcie sobie nienawidzenie gry, kupionej na premierę, przez to, że ma błędy.
Wydaje mi się, że to pokazało, kto jest prawdziwym fanem FNAF-a, a kto nie. Jeśli chodzi o to, jak działają animatroniki, to mam wrażenie, że zostało to nieco poprawione. Roxy i Monty po prostu za nami biegną. I czasami skaczą w naszym kierunku. Z tym, że Monty'ego nie możemy oślepić. A co ciekawe, po ich zniszczeniu zamieniają się rolami. Bo wtedy Roxy nie może zostać oślepiona. Natomiast Chica też za nami biegnie. Jednak jeśli jest daleko, to się za nas teleportuje. I to kiedyś działało bardzo źle. Ona niemalże cały czas się teleportowała. Obecnie o wiele częściej zdarzają się sytuacje, gdzie po prostu będzie nas gonić. Freddy za to, kiedy go przywołamy, to niezależnie gdzie jest, to się do nas teleportuje. No chyba, że jest blisko, wtedy przybiegnie. No i w większości przypadków to działa bezbłędnie, jednak czasami zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład Freddy pojawi się na innym piętrze i dotarcie do nas zajmie mu kilka sekund, albo czasami wyraźnie widać, że pojawił się w innym miejscu. Ale przez większość czasu nie zwraca się nawet na to uwagi. Chociaż warto pamiętać o tym, że Freddy biegnie w miejsce, w którym go przywołaliśmy. Więc jeśli na przykład kawałek odejdziemy, to Freddy nie pobiegnie za nami, tylko zatrzyma się w miejscu, w którym go przywołaliśmy. Zakończenia tej gry, poza prawdziwym zakończeniem, mają taką komiksową oprawę. Tak szczerze to mi się podoba. To nadaje im klimatu. A co do prawdziwego zakończenia, czyli zakończenia z Burntrapem, tak szczerze kiedyś nie byłem specjalnie fanem tego zakończenia. Głównie dlatego, że Burntrap pojawił się w nim dosłownie przez chwilę. No a wiadomo, William pojawiający się tak krótko w grze FNAF to trochę słabo. Jednak od tamtego czasu okazało się, że Burntrap to najprawdopodobniej nie jest do końca William Afton. Ale to jest temat na inny film. Teraz kiedy wiadomo, że Burntrap to nie William, to zakończenie ma więcej sensu i teraz nawet jestem w stanie wybaczyć to, że Burntrap pojawia się tylko i wyłącznie w tym zakończeniu. Teraz to zakończenie jest po prostu dobre. Plus to zakończenie jest wprowadzeniem do DLC Ruin. No i to zakończenie jest na serio dość trudne i intensywne. A tak w ogóle to Roxy możemy odstraszyć używając voiceboxa Chiki. Nie jest to powiedziane bezpośrednio w grze, ale da się to zrobić. Chociaż nie zawsze to działa. No i w zakończeniu pojawiają się w zasadzie macki Bloba, jeśli się je przejdzie w normalny sposób. No a sam Blob teraz już ma kolizję. Jedyne czego brakuje w tym zakończeniu to jakiejś epickiej muzyki. Do tej pory mówiłem o plusach, jednak oczywiście gra ma kilka minusów. Na przykład to, że w grze jest po prostu za dużo staw botów. Jeszcze w jakichś większych pomieszczeniach to jest nawet okej, ale w takich małych, ciasnych pomieszczeniach one są po prostu niepotrzebne i wręcz wepchane na siłę. Oczywiście staw boty działają tak, że kiedy nas złapią, to wtedy animatroniki wiedzą gdzie jesteśmy i biegną w tamto miejsce. I co ciekawe, można to również wykorzystać, bo jeśli zostaniemy złapani przez staw bota i animatronik tam wtedy pobiegnie, to my możemy niepostrzeżenie się przemknąć, co jest czasem przydatne, ale to nie zmienia faktu, że staw botów nie powinno być aż tyle. Z kolei Vani, która była hypowana jako główny złoczyńca tej gry, pojawia się w grze jakieś 3 razy. A naprawdę, w łatwy sposób można było dać jej większą rolę. Wystarczyło dodać ją jako stałego przeciwnika po drugiej AM. Od momentu, kiedy uciekamy od niej z Lost and Found, Vani powinna spawnować się w każdej lokacji, do której się udajemy. Tak jak animatroniki. No i również powinni naprawić jej poruszanie się, ponieważ działa ona inaczej niż większość przeciwników w grze. Kiedy animatroniki nas zauważą, to od razu biegną w naszą stronę. Natomiast Vani, kiedy nas zauważy, to zaczyna iść w naszą stronę, a dopiero po czasie zaczyna biec. No i tak nie powinno być. Ona również powinna biec od razu, kiedy nas zauważy. Bo normalnie w grze często jesteśmy w stanie od niej uciec, zanim w ogóle ją zobaczymy. Gdyby Vani spawnowała się w każdej lokacji, poruszała się szybciej i na przykład mogła nas zabić, nawet jeśli chowamy się we Freddym, to wtedy faktycznie byłaby głównym złoczyńcą tej gry. No bo zakończenie z nią oraz jej rola w fabule są nawet spoko. Widać, że ona miała być inna niż William. Vani wykorzystuje animatroniki. To one odwalają za nią brudną robotę, a ona działa w tle i wkracza do akcji dopiero kiedy ma Gregorego na talerzu. To widać mniej więcej w grze. Vani, czyli Vanessa pod kontrolą, to jest naprawdę dobra postać. Jedyny problem jest taki, że prawie w ogóle się w grze nie pojawia. No i oczywiście Gregory to postać, w którą gramy. Chyba powinienem o tym wspomnieć nieco wcześniej. Sun i Moon też mogliby się pojawiać chociaż w jeszcze jednej lokacji. Ale absolutnie największy minus to Mazer Size. Tak, to jest absolutnie najgorsza zagadka w grze. Musimy zmieniać labirynt tak, żeby dostać się do szybu wentylacyjnego. Tylko problem w tym, że jest to kompletnie nieintuicyjne. Możemy spędzić dosłownie godziny, szukając odpowiedniej kombinacji. Serio, czy ktokolwiek w zasadzie przeszedł Mazer Size bez patrzenia w internecie, jak to zrobić? Nie pomaga fakt, że klikając przyciski nie widzimy, jak labirynt się zmienia. Gdybyśmy widzieli, co klikamy i jednocześnie co się zmienia, to wtedy byłoby to chociaż trochę lepsze. Albo gdyby na przykład gdzieś w labiryncie znajdowała się notatka z podaną kombinacją. No serio, ta zagadka miała potencjał, no ale nie wyszło. Również czasami gra daje nam możliwość zapisu zaraz przed jakąś kwestią, a nie po niej. Przez co musimy słuchać tej kwestii wielokrotnie, jeśli zginiemy i będziemy musieli wczytać grę.
oraz instrukcje w Parts and Service są bezużyteczne, bo i tak mamy powiedziane dokładnie, co mamy robić. Chociaż oczywiście instrukcje można wyłączyć. Podsumowując, Security Breach to gra, która miała i do tej pory ma pewne problemy, ale jest o wiele lepiej niż było na początku. Teraz gra jest grywalna. Powiedziałbym, że wręcz grało mi się świetnie. Jest to jedyna gra, w którą w zasadzie miałem ochotę grać od naprawdę dawna. Również oczywiście klasycznego humoru Scotta tutaj nie brakuje. Security Breach, podobnie zresztą jak Help Wanted, to taki jeden wielki tribut do poprzednich gier FNAF. Ogólnie Security Breach jest tym, czym Sister Location powinno być. Sister Location też miało być grą Free Roam, jednak tamto był tylko pseudo Free Roam. To była gra 2D udająca 3D. Sister Location było bardzo liniowe i nie było tam prawie żadnej swobody. No i jeszcze była tam tona zmarnowanego potencjału. Dlatego mam nadzieję, że poziomy inspirowane Sister Location będą faktycznie w jakiś sposób rozwinięte w Help Wanted 2. W Security Breach mamy swobodę i możemy iść gdziekolwiek chcemy. Gra w obecnym stanie jest warta swojej ceny. Jest po prostu niedoceniana i przyćmiona przez to, że kiedyś miała błędy, które teraz już zostały naprawione. A prawdopodobnie darmowe DLC Ruin sprawi, że gra będzie jeszcze lepsza. Daję ocenę 8 na 10. Chociaż jeszcze tak dla formalności wspomnę, że gra nie posiada polskiej wersji językowej.